Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie pierwszy odcinek z mojej nowej serii Zagrajmy w LEGO Marvel Avengers. Gra w sumie chyba premierę ma dopiero jutro, ale mi się udało ją dostać wcześniej. Wiem, że na początku mówiłem, że nie uda mi się nagrać tego w dniu premiery, tylko tydzień po premierze, ale cóż, plany się zmieniły na szczęście na dobre. Więc bez zbędnego przedłużania, czekajcie, już wstawię mikrofon, zaczynajmy nową grę. Jestem naprawdę podekscytowany, przed chwilą dopiero wróciłem ze szkoły, już mam tą grę razem z DLC i mam nadzieję, że... Dobra, okej. Przepustka sezonowa to od razu zobaczymy, prawda, bo na pewno DLC będzie, ale my sobie dzisiaj zaczniemy nową grę. Oczywiście DLC wszystkie od razu wam mówię, że nagram, jakżeby inaczej. Przepustkę sezonową od razu sobie kupię. No i zacznijmy, kurczę, jak ja długo czekałem na tą grę. Dobra, już cicho jestem. Report to your stations immediately. This is not a drill. We are under attack. Loki said there must be here. Strucker couldn't mount his defense without it. Okej, jesteśmy, jak od razu widać, jesteśmy w poziomie, prawda, czekajcie, jesteśmy tutaj w Avengers Age of Ultron, czyli Avengers Czas Ultrona i od razu, jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście film, tak się właśnie film zaczynał. Mamy Hawkeye'a, czyli tego, staram się mówić po polsku, mamy Czarną Wdowę i tego, Sokole Oko, o ile się nie mylę. Dobra, postaram się zbierać oczywiście pasek, już mnie znacie, więc wiecie, jak ja gram. Okej, zobaczmy sobie od razu opcje. Mini zestawy standardowo. O, Stan Lee do uratowania, jej, jakżeby inaczej. Może tak. Super, znowu będzie Stan Lee. Naprawdę byłem fanem poprzedniej części, czyli Zagrajmy w LEGO Marvel... Nie nagrywałem tego, przepraszam. LEGO Marvel Super Heroes. Bardzo mi się ta gra podobała. Mam nadzieję, że ta gra będzie jeszcze lepsza od tamtej. No i naprawdę się strasznie cieszę, że też będzie ten Stan Lee do uratowania. Budujemy, budujemy. No tutaj mamy coś elektrycznego, ale chyba nic... Kto umie tutaj? Czarna Wdowa umie ładować te rzeczy? A, no okej, to nowość. Czyli Czarna Wdowa może ładować elektryczność, muszę zapamiętać. Każdy poziom to będzie jako jeden odcinek. I od razu mówię, po skończeniu fabuły oczywiście będę nagrywał zwiedzanie świata. Będę nagrywał zwiedzanie świata, czyli po prostu planuję tą grę zrobić na 100%. Jakiś skan. Dobra, jeszcze, okej, załapałem już chyba, jak to działa. Takie skany i kto ma tą linkę? Loki czy... Ojdź, kurczę, aj. Dobra, to tak to działa. Z
jesteśmy. Też nie jestem aż tak przyzwyczajony do tego angielskiego dubbingu. Prawda, ja tam z polskim dubbingiem oglądałem wszystkie Marvela filmy. I całkiem dobry ten dubbing był w tych częściach. I od razu mówię, że na razie wstrzymuję Disney Infinity 3.0 i LEGO Dimensions. Mam za dużo po prostu na głowie i na razie w 100% na kanale skupię się właśnie na LEGO Marvel Avengers. Już myślałem, że to jest jakiś punkt kontrolny, ale to jest do hakowania. Hakujemy, hakujemy. Dobra, mam nadzieję, że mamy szybko jeszcze ten mnożnik razy 5. Bo chciałbym, kurczę, szybko zdobyć tą kasę. O, szybko, 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 niebieski klocek, tak. A, ja chcę mieć pasek, oczywiście, że chcę. I też się nam wstrzymuje ten mnożnik, jak wykonujemy tego kombosa kółkiem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące serii, śmiało piszcie w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam. I teraz wiecie, ja wyjeżdżam już w sobotę rano, więc no, postaram się jak najwięcej tych odcinków dla was wrzucić jeszcze przed moim wyjazdem. Planuję ze 4-5 odcinków dla was jeszcze wrzucić. Pozbierajmy sobie tutaj jeszcze szybko kaskę. I na razie tak, jak mówię, nie będę na razie jakoś eksplorował otwartego świata bardzo. Chyba że pod nosem będziemy mieli jakiś złoty klocek. Bo zostawiam to po prostu na... Na zwiedzanie. O, tutaj już mamy... Poszukajmy. Może zdobędziemy mini zestaw. 3. Dobra. Czekajcie. Dobra, 4. No i okej, ostatni, 5. Mamy mini zestawik, elegancko. To będzie chociaż pierwszy mini zestaw już nasz oficjalny w grze. Dobra, już skanujemy. Nie wiem jeszcze, jak te poziomy będą. Nie wiem, jak te... A, Hawkeye jest potrzebny, tak? A, dobra, bo to jest interakcja po prostu. Ja myślałem, że znowu skanowanie. A to po prostu jest taki ogólny symbol. Ja dokładnie nie wiem, ile tam każdy poziom będzie trwał w miarę. Znaczy nie wiem. O, dobra, gramy teraz Hulkiem. Nie wiem, ile każdy poziom trwa. Mniej więcej. Więc nie mogę wam teraz tego powiedzieć. Ale generalnie każdy odcinek to jest jeden poziom. Nie będę dzielił poziomów na części w żadnym wypadku, bo to za dużo roboty z tym by było. Po co? O, super. Dobra. Mamy też Ironmana. Szybko jeszcze pozbierajmy kasę tu. No i co tam mamy? Jakieś laserki. Zaraz polatamy sobie Ironmanem. Spokojnie. Co tutaj? Aha, dobra. Czekajcie, muszę ogarnąć sterowanie. Znaczy sterowanie, no sterowanie jak sterowanie. W sensie chodziło mi, jak tutaj się daje laser, czy to jest kwadrat, czy kółko. Wiecie, o co chodzi. Dobra, kaska. Dobra, no chodź Hulk, chodź. Zabawimy się. Kurczę, no. Kółkiem mamy materiały wybuchowe. Dobra, rozprawmy się z nim. Już mi się to podoba bardzo. No, tutaj jakiś taki opancerzony gostek, jak widać. A, ci są nasi chyba, nie? Jak na razie, bo zanim Ultron ich tam nie
nie przejmie, to... To chyba są jeszcze nasi. Dobra, czekajcie, zmieńmy się w Hulka. Hajdź, bo oni chyba będą tak wychodzić cały czas. Dobra, wyrwijmy sobie na razie to. Kurczę. Oni jak będą nam tutaj wychodzić przez nieskończoność czasu, to... No wiecie, najpierw rozwalmy sobie ten generator. Teraz weźmy Iron Manem. Tutaj. Laser chyba mamy tylko... Jak ten, jak latamy, chociaż... Nie jestem jakiś taki pewien. Dobra. A, dobra, już rozwaliliśmy to, dobra. To trzeba po prostu przeciąć obwody. Jasne. Mamy prawie cały pasek. I to chyba jeszcze raczej nie, no raczej to nie będzie jeszcze koniec poziomu w życiu. Nasz Steve Rogers, Kapitan Ameryka i Thor. Lecimy. Tutaj jest takie od razu pokazanie, jak działają wszystkie te postacie. Będę grał różnie po prostu tymi postaciami, żeby wam je wszystkie pokazać. Pod takie... O, i oczywiście prawdziwy mściciel. Dostałem jeszcze trofeum. Wcześniej było prawdziwy wyznawca, ale w sumie no to teraz to bardziej pasuje, biorąc pod uwagę, że to jest Avengers, nie? Rozwalmy tych ludków, mnie denerwują. I bum, rozwalamy tutaj też tą ścianę. To jest chyba dla Hulka, czy nie? A oczywiście, tak samo jak w Marvel Super Heroes, możemy się też naładować. Teraz będziemy piorunami w nich strzelać. No już, gościu, gin. Weźmy też kapitana trochę. A ja nie przepraszam. Prawda też, jak przytrzymacie kółko, to... Wtedy on się za tą tarczą broni. A, czekajcie, czekajcie. Ojeju, co ja robię? Pewnie to... Kurczę, czekajcie. O, dobra, tak jak myślałem. Mjolnir nasz rozwala to. Lecimy. No i chodźmy dalej. Tutaj na razie tego nie... Nic z tym nie zrobimy. Okej, to możemy, kurczę, gasić pożary właśnie w ten sposób. Dobra, sobie pogaśmy te pożary. Tutaj co jest? Kolejny jakiś element. Zaraz do zbudowania. Da się budować, da się budować. Budujemy coś. Jeszcze nie wiem dokładnie co. Może jakiś czołg. O, jakiś taki pojazd. Coś takiego górniczy. No dobra. Wiercamy się tu. No i wbijamy na imprezkę. Kurczę, nie wiem, jest strzelają. No to nieciekawie. Dobra, weźmy, zgaśmy te pożary. Kurczę, co? Co jest? Dobra, jestem z powrotem. Nie wiem, dlaczego ten głupi błąd był. I mam nadzieję, że się już nie powtórzy, bo się naprawdę zdenerwuję.
W porządku, dobra. Gramy dalej. Jesteśmy w okopach. I tutaj coś trzeba zbudować, żeby zniszczyć te wieżyczki. Dobra, to jest panel na tarczy kapitana Ameryki. I mam nadzieję, że też w tym poziomie będą checkpointy, bo jak takie sytuacje się będą zdarzać, to nie będzie ciekawie. No ale wiecie, no raz na jakiś czas w każdej grze zdarzają się bugi. Znaczy nie bugi, tylko takie błędy systemowe. Dobra, lecimy. Kogo tutaj potrzebujemy? A, dobra, kapitana, kapitana, szybko, kapitanie. Już zdobyłem też ten pasek z powrotem. Musiałem cały poziom od nowa robić. Ale już udało mi się i mini zestaw, który wtedy zdobyłem, i pasek zdobyć, więc okej. Okay. Zniszczyliśmy czołg. I gdzie mamy teraz iść? A, okej, okay, filmik, dobrze. This quadrant is unsafe. Please back away. We are here to help. Please back away. We are here to help. Who gave the order to attack? Herr Stalker, it's the Avengers. They have to be after the scepter. We will not yield. The Americans sent their circus freaks to test us. We will send them back. Back. No surrender! I'm going to surrender. If we give the Avengers the weapons, they may not look too far into what we've been. Twins? They're not ready to take our... No, no. I mean, the twins. You didn't see that coming? You know, he's a blur. Clint's hit pretty bad, guys. We're gonna need evac. I can get Bart into the jet. The sooner we're gone, the better. You and Stark secure the scepter. Copy that. I'm closing in. Drawbridge is down, people. Okay. Stark, do you copy? Musimy się dostać do środka. We'll need to get rid of them so Captain Rogers can find his way. Jest checkpoint. Zapisz i kontynuuj. Dobra. Jest zapisane jakby co, więc dobrze, już się nie muszę martwić przynajmniej. Tutaj chyba tylko Pan Fantastyczny może przejść, o ile pamiętam. Dobra, zniszczmy tych wrogów. Jeszcze ugaśmy szybko te pożary. Tam zaraz się zamienimy w tego Starka, spokojnie. Nie wiem czemu ten limit przeciwników się nam nie zmniejsza. Oj, może trzeba się po prostu zamienić w Starka, czekajcie. A, dobra, o to chodzi. A, to jest dokładnie coś jak w Batmanie. O, i też mam od razu te, dostałem mini zestaw. Gites, super. To udało się. To w takim razie super, udało się. I wiecie co wam jeszcze powiem? To w ogóle jest trochę jak Lego Batman 3 wzorowane. W sensie też jest... O, 3x5, to jeszcze polatajmy chwilę. Że też właśnie mieliśmy coś takiego w Lego Batman 3 i tak samo jeszcze, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, mamy tutaj do odblokowywania postaci, więc to nie, czy będzie część postaci do odblokowania w świecie, część postaci będzie do odblokowania w, o super, 5x5. Do odblokowania właśnie w otwartym świecie, a część będzie po prostu do zdobycia na poziomach.
I w sumie powiem wam, nie przeszkadza mi coś takiego. Też jest fajna rzecz, żeby się trochę wykazać. W LEGO Jurassic Worldzie chyba tak nie było, o ile się nie mylę. A nie, w LEGO Jurassic Worldzie... Nie, już sam nie pamiętam. Kurczę. Za dużo tutaj tych wrogów. Dobra, już lecimy z tym koksem. Kurczę, no dajcie mi spokój chwilowo, no nie mam ochoty się z wami bić. Dobra, lecimy. Aktywowany pierwszy coś tam, a w sensie, dobra, że zniszczyliśmy już pierwszą wieżyczkę, czy jeszcze nie? Nie, trzeba dopiero ją zniszczyć, bo to jest taka pelotka tak zwana, przeciwlotnicza. Już, do widzenia. Już, do widzenia, no. Papa. Co tutaj, dla kogo to jest? Dobra, dla kogo to jest? A, dobra, to nie my. W sensie nie Kapitan Ameryka. Dobra, chodźmy na górę. Zniszczymy to całe działko. Wystarczy w nie walnąć, czy... Dobra, zniszczyliśmy pierwsze działko przeciwlotnicze. I mamy skoczyć tutaj, tak? A tutaj coś... Ale czekajcie, tutaj jeszcze coś jest. A tutaj co mamy? Tutaj trzeba iść. Tak, tutaj trzeba iść, tak mi się wydaje. Tutaj trzeba... O, i tutaj zniszczymy kolejne działko. Tylko jeszcze mnie ciekawi... Tylko mnie jeszcze ciekawi, co tam było tutaj, o. Co tutaj jest? Trzeba się tutaj też rozejrzeć. Tutaj coś jest, czy w końcu, czy nie? A, kurczę, ogień. Zniszczmy ten ogień, no. Co tutaj jest? A, tutaj jest trzecie działko, jasne, no. To spoko. To od razu zniszczmy sobie to. Elegancko i lecimy teraz na prawo zniszczyć te... No wiecie, tamto działko. To tak byłoby troszkę... Nie po kolei, gdybym poszedł najpierw tam, a potem tutaj. Dobra. Jeszcze ty. I mi nie przeszkadzajcie, proszę panowie. Dobra. Tutaj jest ta kolejna. Zniszczmy ją od razu, bez tackania się. Tam chyba był Stan Lee do uratowania, chociaż nie jestem do końca pewien. Lećmy tutaj. No nie wiem, czy to coś mi pomoże w samym gacie. Ktoś za nami idzie. Tak, to są jakieś takie zwidy, które Scarlet Witch, czyli Szkarłatna Wiedźma po polsku tutaj nam robi. I'm just gonna let them take it.
Okej, dobra, konstruktywna destrukcja, poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany, super. To nie był jakiś bardzo długi poziom, tak jak mówiłem, każdy poziom to będzie jeden odcinek. Super, prawdziwy mściciel, ładnie bardzo. No, nieźle, mamy sporo postaci, tam na dole widzicie postacie z DLC, pakiet postaci Thunderbolts, bo już ściągnąłem ten pakiet, bo tak jak mówiłem, był dołączony do gry jako edycja pre-order, a przepustkę sezonową już niedługo kupię. Super. I te A dwukropek czu to znaczy Avengers czas Ultrona, gdyby ktoś nie wiedział. Odblokowaliśmy postać nową. Okej. Stanali nie uratowaliśmy, ale spokojnie, poza odcinkiem potem będę maksował te poziomy na 100%. 250 złotych klocków, więc jest co robić. Kontynuujemy tryb fabularny. Wcześniej. A to jest, mamy Avengers 1. Okej. No, ciekawe, powiem wam, naprawdę ciekawe. Znajdujemy się... No sign of Coulson, sir. Director Fury? Agent Hill, is that you? Could I get a little help here? I got locked in during the evacuation. Dang it, Coulson. Sorry, sir, it looks like we've got work to do. Mess! Okej, jesteśmy w otwartym świecie. Odblokowaliśmy Marię Hill i Nicka Fury, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Jeżeli odcinek się wam podoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. No i do zobaczenia. Cześć, Aaron Blue TV.